Gminy Chmielno stwierdzam na podstawie listy obecności, że na sesji jest obecnych 14 radnych. Jest zatem kworum i Rada może podejmować prawomocne uchwały. Oczywiście nasze spotkanie jest tutaj na platformie, także witam także internautów. Państwo porządek otrzymali, on jest bardzo krótki. Czy są jakieś propozycje co do zmiany porządku? Panie wójcie, czy nie ma, tak? Państwo radni, nie ma. Wobec tego odczytam porządek dzisiejszej sesji. Otwarcie i sprawdzenie prawomocności sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zmiany projektu uchwały budżetowej gminy Chmielno na 2023 rok. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Chmielno na lata 2023-2031. Punkt piąty, zakończenie obrad sesji Rady Gminy. Przegłosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek został przyjęty jednogłośnie. Wobec tego odczytam projekt pierwszej z uchwał. Uchwała nr 49 łamane przez 458 łamane przez 2023 Rady Gminy Chmielno dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2023. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 47 łamane przez 437 łamane przez 2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2023, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów wynosi 51 916 670 zł i 81 groszy, w tym a dochody bieżące 39 315 394 zł i 7 groszy. B dochody majątkowe 12 601 276 zł i 74 groszy. Punkt trzeci. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków wynosi 58 164 648 zł i 62 grosze, w tym a wydatki bieżące 40 684 799 zł 58 groszy. B wydatki majątkowe 17 479 849 zł i 4 grosze. 4. Deficyt budżetowy zmienia się i wynosi 6 247 977 zł i 81 groszy. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt w wysokości 2 400 000 zł oraz część wolnych środków w wysokości 3 847 977 zł i 81 groszy. Paragraf drugi. W załączniku nr 3 do uchwały nr 47 łamane przez 437 łamane przez 2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2023 rok zawierającym plan przychodów i rozchodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, kto z Państwa tutaj... Prosimy o komentarz do projektu. Poprosimy Panią Skarbnik o komentarz. Zmiany zaproponowane tą uchwałą wynikają z naszych bieżących działań. Głównie tutaj chodzi nam o to, żeby zwiększyć plan wydatków o środki, które wpłynęły do nas na koniec roku 2022, dokładnie 30 grudnia.
Są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID w wysokości 1 263 780 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID. Czyli mieszkańcy składali wnioski jeszcze w ubiegłym roku. Taka kwota została przyznana, ponieważ nastąpiło to zupełnie w końcówce roku. Realizacja tego wydatku następuje w roku bieżącym. Podobnie jeśli chodzi o świadczenia dotyczące innych źródeł ciepła, dokładnie za pelet. Tutaj zwiększamy plan naszych wydatków o kwotę 88 740 zł. Dodatkowo do tego jeszcze zwiększamy plan wydatków o kwotę 470 647 zł i 50 groszy na zakup przez gminę węgla dla mieszkańców na preferencyjnych warunkach. Zwiększenie wydatków pokrywa nam tutaj, pokrywają przychody, czyli pochodzą one z niewykorzystanych środków w ubiegłym roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Wójt, bardzo proszę. Ja jeszcze chciałbym dodać tytułem wytłumaczenia przed Państwem radnymi. Dzisiejsza sesja nadzwyczajna jest zwołana z tego powodu, iż 30 grudnia wpłynęły środki na wypłatę dodatków węglowych, które zgodnie z pismem od wojewody powinniśmy wydatkować środki przeznaczone dla mieszkańców do 13 grudnia, a do 5 grudnia mieliśmy stycznia. Do 13 stycznia powinniśmy wydatkować środki przeznaczone dla mieszkańców na wypłaty dodatku węglowego, a do 5 stycznia zwrócić część, której nie wydatkujemy. Ja przypomnę, że środki wpłynęły na konto urzędu 30 grudnia, to jest w piątek, tam w okolicach godziny 14, czyli tuż przed końcem pracy urzędu. Po mojej interwencji u pana wojewody wyrażono zgodę, aby wypłata środków dla mieszkańców nastąpiła tam bodajże do 19, a do 13 grudnia mamy czas na zwrot niewykorzystanej części tej dotacji. Do 19. Pelet. W każdym razie do dzisiaj powinniśmy zwrócić niewykorzystaną część dotacji. Między innymi dlatego właśnie ta sesja musiała się w dniu dzisiejszym odbyć, ponieważ dzisiaj zostanie zwrócona niewykorzystana część dotacji dla mieszkańców i musieliśmy ją przyjąć do budżetu po prostu do dnia dzisiejszego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwo radni. Proszę bardzo, wiceprzewodniczący Krefta. Ja tu wyczytałem w uzasadnieniu, czyli to się bilansuje tak samo wydatki, jak i przychody. Czyli to wyzeruje się w sumie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem głosowało 14 radnych. I projekt drugi z uchwał. Uchwała numer 49/459/2023 Rady Gminy Chmielno z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2023-2031. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Chmielno określoną w załączniku nr 1 do uchwały nr 47/436/2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia WPF dla Gminy Chmielno na lata 2023-2031 poprzez nadanie jej brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, pani skarbnik, tak? Dziękuję. W uzasadnieniu do uchwały w ślad za zmianami w naszym budżecie na rok 2023 i w związku ze zmianą deficytu zachodzi konieczność przygotowania jak gdyby korekty wieloletniej prognozy finansowej
co tu też niniejszym czynimy. I w treści uzasadnienia mogą Państwo radni znaleźć wyjaśnienie, że zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 500 tysięcy złotych z tytułu powierzonego gminie grantu w ramach projektu Pomorskie z Ukrainą. Tutaj zazwyczaj jest takie zdanie, że się dopasowuje plan dochodów i wydatków do faktycznych zmian, a ponieważ jest tylko takie jedno zdarzenie, więc tutaj jest punkt pierwszy. W punkcie drugim zwiększono plan wydatków oraz plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 823 194 tysiące 154 zł i 50 groszy i w związku z wypłatą dodatków węglowych dla mieszkańców oraz wydatkami na zakup węgla dla mieszkańców gminy na preferencyjnych warunkach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Za podjęciem głosowało 14 radnych. I przechodzimy do punktu ostatniego, czyli zamykam obrady 49. sesji Rady Gminy Chmielno. Dziękuję bardzo za przybycie i małe pytanie do pani sekretarz, czy w styczniu jeszcze planowana jest sesja? Na ten moment nie, także wszystkiego dobrego, do zobaczenia w miesiącu lutym.